Dzień dobry, ja jestem Flotar, witam was w trzecim odcinku z Ark Extinction, nowego dodatku do gry Ark Survival Evolved, którą możecie kupić na Gierwa z kodem Flotar. Link oczywiście jest w opisie i pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, to żebyście zostawili łapę w górę, a jeżeli ktoś jest tutaj nowy i nie chce przegapić kolejnych filmów, to zachęcam do subskrypcji kanału i oczywiście zostawienia dzwoneczka, dzięki czemu będą powiadomienia o filmach. Ostatnio udało nam się oswoić tekst tego Zaurusa, bardzo pięknie wyglądający dinozaur. Prócz tego mamy jakiegoś trajka, mamy jakiegoś Iguanodona, który jest tchórzem, bo ucieka z każdej walki, ale przed chwilą byłem się przejść troszeczkę przed odcinkiem i zdobyłem skórę. Pozabiłem po prostu wszystkie dinozaury, które tam były, a że były dwa, które mnie za bardzo nie atakowały, no to nie było z tym żadnego problemu. I ja, wiecie co, chciałem sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Na pewno zwiększymy mu HP, bo to jest podstawowa rzecz i proszę bardzo, tak się prezentuje na tym moim dinozaurze. Ale chcę zobaczyć, czy będę mógł po prostu jako stegozaur, tak jak przynajmniej to zapamiętałem, będę mógł po prostu więcej surowców zdobyć. O! Narkoberki 39. Tak naprawdę tylko i wyłącznie chodzi mi o narkoberki, bo mięso zaczyna mi gnić, a niestety jeśli chodzi o... O kurde, zobacz jak szybko się przeciążył. Ile tego jest? Wyrzuć wszystko, przenieś wszystko. Sortuj według. Alfabetycznie, alfabetycznie. O, pięknie. I mamy, zobaczcie, od razu ile narkoberek. Dlatego warto po prostu oswajać te dinozaury. I będziemy mogli się wyruszyć na jakąś kolejną przygodę w oswajaniu nowych gatunków dinozaurów. Tylko ja bym chciał jeszcze zwiększyć mu wagę. Tak, waga będzie przydatna, to możemy od razu wyrzucić te niezbyt przydatne rzeczy, żeby ten dinozaur w ogóle mógł się poruszać. A resztę, wiecie, jako że to jest jedzenie, no to może sobie tutaj być to. Chociaż kurde, i tak jest przeciążony. Ojejku mój, dinozaurze. I wiem, że to są mejoberki, te roślinożerne chyba dinozaury najbardziej właśnie lubią mejoberki. Ja o tym wiem. Dobra, wiecie co? Uzupełnię sobie zapas tych. I co, jesteś przeciążony nadal? Wolno chodzisz bardzo, ale jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Także idziemy sobie zrobić trochę jeszcze narkotyków i ruszamy na wyprawę z buta. Oczywiście bez zbroi, bo po co mi zbroja? Czekajcie, dwa punkty, zahartowanie. Nadal jest mi gorąco. Nie wiem jak działa to zahartowanie dokładnie, ale cały czas moja postać narzeka, że jest za gorąco jej. Chwila, tutaj miałem mięso, dokładnie. Tutaj mięsa nie ma, a może tutaj będzie? O, 53 mięsa plus oczywiście coś tam zabiłem, także no, jestem dość przygotowany do tej wyprawy. 70 narkotyków. Będziemy musieli oczywiście poczekać, ale w międzyczasie, zobaczcie, to nie było tak, że nic nie robiłem. Mamy już 32 sztabki metalu, które mogę wykorzystać do zrobienia kolejnych narzędzi. Brakuje mi toporka. I oczywiście mówię, skóra. Skóra to jest naprawdę podstawowa rzecz, którą chcę zrobić. I za niedługo pewnie będę robił... co to jest? Dino leash. Dino leash to keep you dinos from water. O kurde. Wow. Nie będziemy takich rzeczy robili. O, słoik wody. Cement, kryształ, skóra. W sumie to mógłbym sobie zrobić, ale powiedzmy, że nie teraz. I w sumie tą pikę bym mógł sobie zrobić. Kurza, ma znacząco większą siłę niż łuk, ale nie może prowadzić szybkiego strzału, może strzelać pod wodą. Nie, to też nie potrzebuję tego. Sidła, czy są mi potrzebne sidła? Kominek. No mówię, to są rzeczy, nad którymi musiałbym trochę posiedzieć, żeby sobie to wszystko poodblokowywać. Lanca. Wow. Okej. Okay. Fajne są rzeczy tutaj. Z tego, co odkryłem, to bardzo... Ale może się grzać, no to nie robię takiej zbroi. Z tego co odkryłem, nowe przedmioty mają angielskie nazwy, bo nie zostały po prostu jeszcze przetłumaczone. Dlatego bardzo łatwo poznać, które przedmioty jeszcze, których przedmiotów jakby jeszcze nie ma. W ogóle muszę sobie naprawić ten łuk. A jak go się naprawia? R-kom? Okej, napraw. E. Bo dwa łuki mi się przydadzą. Tu mam 24 wsypiające strzały. Nie wiem w sumie, znaczy chciałbym oswoić coś mięsożernego. Tylko nie wiem jeszcze co. I teoretycznie mógłbym zrobić siodło, ale nie mam skóry. Więc mówię, raczej idziemy zabijać, a nie oswajać te dinozaury. I w sumie mógłbym sobie jeszcze w międzyczasie porobić strzały. Aha, krzemień. Czy ja mam tutaj krzemień? Wydaje mi się, że ja tego dość dużo spierałem. Tak,
Trochę krzemienia mamy. No, włókna też powinno być trochę. Okej, okay, włókno jest. I słoma chyba do strzał była. Zobaczymy, ile tych strzał można stworzyć. 70. Czyli więcej słomy. Dobra, 98. I co się kończy? Włókno. No to jeszcze. 101 strzał. No, to będziemy chwilę musieli poczekać. Jak wszystko zrobię, to, to się widzimy. U was to będzie dosłownie za chwilkę. No dobra, wydaje mi się, że możemy już... No dobra, wydaje mi się, że możemy już iść na wyprawę. Mam 77 usypiających strzał. Nie brałem wszystkich, w razie gdyby coś poszło nie tak, to będę mógł łatwo po prostu wrócić do akcji. I celem dzisiaj jest oswojenie nowego tego robota. Nie wiem, czy to jest robot, czy to jest dinozaur, czy po prostu połączenie jednego i drugiego, ale po prostu coś chcemy nowego oswoić, coś czego jeszcze nie widzieliśmy. Także ja w sumie już sobie łuk przyszykuję. Skraftowałem też sobie skórzaną zbroję, bo wiecie, jak to jest. No idziesz na super wyprawę, a idziesz w takich totalnych szmatach, więc mówię, poświęcę trochę skóry, ale przynajmniej będę lepiej troszkę chroniony. Tutaj mamy coś. Jakiegoś maluszka. Dzień dobry, maluszku. Okej. Okay. O! Ucieka ode mnie. No dobra, no to jeżeli ucieka, no to wiecie, ja mu nie będę nic robił. O, tam są. Siema, listozaur. Ty jesteś normalnym dinozaurem, ja ciebie kojarzę. Dobra, usypiające strzały są. Głupie, paskudne roboty, które zabijają wszystko, też są. Ale mówię, my się nimi nie zajmujemy. Niech one sobie zabijają, co tam chcą. Ja widziałem tutaj trzy dinozaury. Albo, w ogóle tak, albo latającego jakiegoś szukamy, albo po prostu... O, chyba ciebie szukam nawet. O kurde. Tak, to jesteś ty. Wow. Okej, on może się teleportować. Włączyłem, jak widzicie, sobie statystyki zadawanych obrażeń. Dobra, jest mocny. Jest za mocny. Za mocny jesteś. Kurde, no. Enforcer się nazywa. Ale może się do mnie bardzo szybko przenieść. Czyli mamy już kolejną informację, że gościu, no ten Enforcer jest bardzo, ale to bardzo mocnym dinozaurem. I wiecie, pewnie byście chcieli, żebym tym triceratopsem moim, znaczy triceratopsem, stegozaurem, i żebym załatwił tego dinozaura tam. Ale jest pewien problem. Czekajcie, ja pójdę w ogóle sobie bez przedmiotów. Zobaczymy, jak wyjdzie. Może uda się je odzyskać, ale no ja muszę jeszcze tego dinozaura zachować. Szkoda mi, gdy będę miał drugiego, to spoko, to pierwszego będę mógł śmiało poświęcić, ale jeszcze, wiecie, no, wolę go sobie wykorzystać do zbierania surowców albo czegoś takiego, takie proste prace, żeby on miał. I pytanie właśnie, czy tego Enforcera da się też oswoić? Bo widzieliście, że on dostawał obrażenia, ale na żółto było chyba pokazane, że nie wiem, jego spadek staminy albo czegoś takiego. O, tam oczywiście... Pieprzony Defender, czy jakkolwiek by się tam... O, dobra, poszedłem w ogóle w złą stronę. Czy jakkolwiek by się on tam nie nazywał, znowu zabija jakiegoś biednego dinozaura. I w sumie mógłbym, mówię, znowu to wykorzystać i sobie pozbierać z nich skórę. Ale no, takie rzeczy będę starał się raczej robić między odcinkami. W ogóle nagrywam trzeci odcinek pod rząd. Tak mnie to wchłonęło, ten ark, że no, muszę grać. Muszę grać w tego arka. Czekajcie, coś tu... Cześć, Dodo. Cześć, robocie. Enforcera nie ma. No, wydaje mi się, że tam pobiegł gdzieś. Także mogę sobie bez problemu odzyskać te przedmioty. Czekajcie, przenieść wszystko? Tak. A tylko muszę jeszcze założyć zbroję. Dobra. Kontynuacja. Czyli tak, Enforcer jest zły. Bardzo zły. Ale zobaczcie w ogóle, ile tych robotów patrolujących jest. Przecież to jest przesada. I one gonią, kurde, nawet te owieczki, które, wiadomo, nie mają nazwy owce, ale ja sobie dla ułatwienia je tak nazywam. Ale no, naprawdę przesadzają. Dobra, lecimy, lecimy dalej, w którym stronie ja w ogóle biegnę. Na południe. Może napotkamy jakiegoś mięsożernego dinozaura, na przykład zwykłego raptora. Ale chciałbym napotkać zwykłego raptorka. Tylko wiecie, muszę cały czas patrzeć, aby nic mi nie zaatakowało. W ogóle nie wiem dlaczego, ale stylistyka tego miasta przypomina mi więźnia labiryntu. Nie mam pojęcia dlaczego, może przez te takie ogromne ściany, ale jeżeli ktoś czytał, to na pewno, znaczy oglądał film, to na pewno wie, o czym mówię. I tam jest Enforcer, który generuje...
pole siłowe i mamy pająka. Wow. Dzień dobry, panie pajączku. Nie wiem, czy... Araneo. Jesteś martwy. Trudno. Ale zobaczcie. O, jaki... Dobra, ten pająk. Ten pająk też jest okropny. Ja sobie patrzę, wiecie, na te modele. Bo one, no, też wyglądają tragicznie. Znaczy tragicznie, no przepięknie. Więc warto się czasami chwilkę zatrzymać i sobie spojrzeć na tego dinozaura. Tu był Karno. Chyba. Chyba to był Karno. Także szkoda, że oczywiście roboty, które miały za zadanie chronić ludzkość, w sumie dobra, one chronią przed dinozaurami. O kurde, mrówki! Wypierdzielać mi stąd! No. Powiem wam... Tak z... Nie wydaje mi się, żebym powrócił do domu. Cały i zdrowy. Dobra, chityna. Wow. Jakiś błąd miałem z teksturą. Dziwne rzeczy się tutaj dzieją. O, mamy! Czekajcie, tam coś jest. Jest ci gorąco, tak? Tak, wiem, że mi jest gorąco. Czy to jest Karno? Karno, no chodź tutaj. Chodź do mnie, maluszku ty. O kurde, w głowę. Okej, okay, wie... O nie, ja chyba złych strzał... Ja złych strzał używam w niego. Tak. Teraz właśnie... No. Dlatego nie oswoiłem pająka, dlatego nie za... dlatego zabiłem Karno. Ale wiecie co? Weźmy sobie trochę skóry z niego. Tylko patrzę na skórę, resztę mogę od razu wyrzucać. Ale tam był chyba jeszcze jakiś inny mięsożerny dinozaur. Tak? Pyskównia... A nie, to był parazaur. Jezu, jakie to jest ogromne! W ogóle tam... Tam będzie gorzej. Bo tu jest miasto, jesteśmy w cieniu ukryci, a tam na słońcu będzie masakra. Dobra, ja chcę go oswoić. Tylko kurde, jak to zrobić? Dobra, po prostu, próbujemy. YOLO! Mam nadzieję, że mam usypiające strzałki. I dobrze. Na razie nie wszedł do mnie. Ale fajnie wygląda, naprawdę... O kurde, wszedłeś. Oj! Jak ty się nazywasz? E, misio, chodź tutaj! O, dobra. Gonię go. Nie ucieknie mi. Nie teraz. Nie, gdy jest... Naprawdę tam zaskoczyłeś? Czekajcie, on spadł. On jeszcze spadł niżej. Dobra. Wydaje mi się, że to może być dla mnie śmiertelne, dlatego pobiegniemy sobie tutaj tą krawędzią. Ale fajnie, powiem wam, że nie czuję takiego strachu, że wiecie, nie mogę się nigdzie ruszyć. Tylko wiecie, atakuję, kurde, jak lecą te wszystkie stworzenia. Dobra, i ty zbiegłeś gdzieś tutaj na dół, prawda? Pytanie, czy ty to przeżyłeś? O, coś tu jest. Kompi, siema kompi. Na razie kompi. Nie potrzebuję ciebie tutaj. Nie jesteś w ogóle potrzebny. On leży... Czekajcie, czy on jest martwy? Czy on się rusza? A nie, dobra, ja nie mam szans tego przeżyć, takiego upadku. Dlatego musimy poszukać jakiejś innej drogi. Aha, tutaj. Jeżeli to jest woda... O, jest Defender. Tfu na ciebie. No, naprawdę, powiem wam, że je znienawidziłem po prostu. Po tym, jak próbowały zabić moje dinozaury. Okej. Okay. Jak tam mam zaskoczyć bez zabijania się? Powiedzmy... Kurde, wiem. Jeżeli się nie uda, to trudno. Udało się. Tylko, że teraz jestem po prostu na strzała. Proszę, żeby on leżał, ten niedźwiadek, i dał się oswoić. Żeby on nie zaskoczył, nie był martwy czasami. Dobra. Tylko gdzie on... Ty... One, pamiętam, były... Ja pamiętam, jak je wprowadzali dopiero do gry, te jelenie, łosie, czy cokolwiek to jest. Nieprzytomny! Dobra, no masz. Masz jedzonko. Samica Megatherium. Tak się nazywa. Ale powiem wam, że naprawdę duży się wydaje. Tylko, że kurde, tam jest ten robot. Więc i tak będę musiał jakoś inaczej to zrobić. 25% oswajania Megatheriuma. Nie mam wody. Dobra. Zjadam jagody jak najszybciej. Bo za chwilę mi już zacznie zdrowie spadać. Okej, wszystkie jagody zjem w sumie, jakie mam aktualnie dostępne. Ale dziwne, bo myślałem, że będzie bardziej agresywny, że... znaczy będzie bardziej agresywna, bo to jest samica.
A tutaj widzieliście, poddała się od razu, znaczy praktycznie od razu, po paru strzałach. Szkoda. W sumie mogę zobaczyć, czy jest siodło. Megaterium, tak? Ty się nazywasz. Mega... Aha, 47 poziom pewnie. Megater... Tak, 52. Także słuchajcie, udało mi się oswoić coś, co teoretycznie powinienem móc dopiero później oswoić. Także jestem z siebie zadowolony bardzo. Tam jest w ogóle jest metal. Będę musiał pozbierać te metale między odcinkami. Tam był gdzieś ten łoś chyba. Ale nim się na razie nie będziemy zajmowali. Czy mam Prime Mita? Nie, bo go zostawiłem. Zostawiłem go w bazie. Ale w sumie powiem wam, że dobrze. A czekajcie, przecież tu jest woda. Okej, mogę się napić. A, zero IQ Flotar. No, są pewnie osoby, które oglądają tą serię i się zastanawiają, co ja w ogóle odwalam, że jakieś takie proste błędy popełniam, jak na przykład... Nie, no proszę, Enforcer, daj mi oswoić tego Megateriuma. Ja pierdzielę. Co ja mam zrobić? Okej. Okay. Okej. Okay. Jest tutaj przejście. Ale tam coś też jest. Dobra, tam jest Stegozaur. A, te emocje. Nawet nie wiem, gdzie teraz jestem. Gdzie jest tamten dinozaur. Znaczy tamten robotyczny dinozaur. Dobra, na skałkę muszę wskoczyć. Siema. My kumple, prawda? My siebie nie musimy bić. 24. Mu tak wolno głód spada? Chyba przy 80 dopiero będzie jadł. A czy ja mam jakieś narkobery? No. I tu się zaczynają problemy. Kolejnym problemem jest, jak przychytrzyć tego gościa. Najłatwiej by było go zabić, ale no wiecie, próbowałem już z nim walczyć i nie skończyło się to dla mnie niestety zbyt dobrze. Kurde. On mnie za chwilę wykryje. Dobra, jeszcze jedzonko? 48%, czyli jeszcze, no jeszcze parę minut bym musiał poczekać. Nie chcę tego ciąć, bo wiecie, w każdej chwili może się tutaj coś złego wydarzyć. Dlatego wolałbym, żebyście przy tym byli. Kurde. Weź sobie zjedz tego jelenia. Proszę. Dobra, ja muszę i tak pozbierać narkobery. Tak odrobinę chociaż, żeby... bo za chwilę się obudzi. Znaczy za chwilę, za jakiś czas. Dobra, wiecie co? Będę grał na trzeciej kamerze. Nie wiem, czy też widzicie wszystko, bo tu jest dość ciemno. Ale nie chcę włączać gammy, bo wtedy teraz jest taki fajny klimacik. Dobra, 10. Gdzie ty jesteś? Tam, okej. Okay. Szybko, szybko, szybko. To się jak używało? Remote use to było. Wyrzuć, spożyj. Ale nie, to ja spożyję. A jak to... Remote use. Że jakby ja mu wciskam to, żeby on to zjarł. Ale... Wyrzuć, transfer. Oj, idź sobie. Ja mam łuk, nie zawaham się go użyć. Może w ogóle fajnie by było, gdyby się udało uśpić jeszcze tego tutaj Enforcera. No ale po co ryzykować, skoro mogę na razie sobie oswoić tego gościa. Gdzie ty jesteś? Rzuć się na niego, no. Idź w tamtą stronę. A ty idź w tamtą stronę, się spotkacie. Może ty uciekniesz przez tą dziurę i każdy będzie zadowolony. Czekajcie, daleko mam dom? W sumie niedaleko. A właśnie, bo tutaj... A, ja jestem w mieście teraz. A poza miastem dopiero się zaczyna prawdziwa przygoda. A, dobra. Bo nie wiem, czy to widać, ale są pewne granice tego miasta. I tam, jeżeli pójdę, to rzeczywiście było słońce, które jest bardzo blisko. I tam dopiero się zaczynają prawdziwe jazdy. 73%. Ale spożyj, to ja będę spożywał, prawda? Czy on? Czekajcie. Gdzie ty masz odurzenie? 640? Dobra. Jednak on to spożywa, a nie ja. Proszę bardzo. Okej, okay. Trochę mu odurzenie wzrosło. W ogóle gram na polskiej wersji językowej. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się po prostu gra odpaliła, dlatego sobie gramy. No i czekamy. Czekamy, jak sytuacja się rozwinie. Nawet nie wiem, gdzie jest ten Enforcer teraz. Czy on jest...
Trzecia kamera. Czy on jest tutaj? Okej, jesteś bardzo blisko mnie. Chwila. Zaatakuj go, no proszę. Tam jest twój kąsek. Nie tutaj. Czemu ty idziesz w moją stronę? Dobra, pójdziemy sobie tutaj, obejdziemy. Okej. 97%. Zaraz będzie gotowy i pewnie go nazwę Misio, bo nie wiem, z jakiegoś powodu przypomina mi Misia. I ja muszę iść w tamtą stronę, prawda? Ale nie mogę tego zrobić. Kurde, wiecie, jak będzie trudno go zabrać do domu? Bo przecież tam są jeszcze defenderzy. Czy jakkolwiek by się tam oni nie nazwali. I one będą chciały mi zabić tego mojego misia. Chyba, czekajcie, ile on ma HP? 740. Obrażenia, słabo. A to jest poziom pierwszy dopiero. W ogóle muszę sobie zwiększyć poziom trudności, bo wtedy będą się respiły stworzenia na wyższych poziomach, bo na razie, wiecie, miejscami jest nawet za łatwo. Chociaż z drugiej strony, jeżeli to ma być taka ekspres seria, wiecie, na wyższych ratingach i tak dalej, no ja tego nie będę zmieniał. To jeżeli nawet pisaliście w pierwszym odcinku, to nie ma opcji, że tego zmienię. To zmienię, bo no ja też nie mam, wiecie, czasu, żeby 12 godzin dziennie grać w tego arka. Chociaż gram już ponad 2 godziny aktualnie. Ale wiecie, to jest początek sam, więc jestem podjarany. Okej, okay, chodź tędy, misio. Okej, okay. Misio, idziemy tędy. A mogę na ciebie wejść od razu? A, siodło muszę. No tak, przecież nawet sprawdzałem, czy jest siodło. No i teraz zaprowadzić go do domu. I to tyle. Okej, okay, parazaury tu są jakieś, tam są stegozaury. Z nikim się nie bijemy. Masz być miły dla każdego, tak? Okej, okay. Może górą go przeprowadzę jakoś? Nie, bo tam jest... Najlepiej, żebym poszedł z tamtej strony, z której przyszedłem. W ogóle muszę też zmienić chyba ustawienia graficzne, bo wydaje mi się, że mogę troszkę większe sobie ustawić, bo mam aktualnie 90 FPS-ów, a tak, żeby było ich 60, to mogę coś jeszcze pokombinować z ustawieniami. Ale to mówię, po tym trzecim odcinku wrzucę dopiero pierwszy, poczytam wasze komentarze i zobaczymy, jak będzie po prostu dalej. I tu jest pan robot. Ja tutaj stąd przyszedłem. O kurde, tam są nawet dwie rzeczy, które chcę ominąć bardzo. A, no dobra, chcesz się bić. Pieprzony robocie. No to się bijemy. Mam nadzieję, że jesteś gotowy na mojego ultra misia. Oj. W ogóle biję go ze strzał takich, których nie powinienem używać. Dobra. Dobra, defense unit, okej. Okay. Szkoda, że z niego nic się nie da wydobyć kompletnie. Jak się czujesz? Ile masz HP? Zwiększymy mu trochę. Ale fajnie. No wiadomo, że to nie jest miś, nie? Ja sobie zdaję z tego sprawę, tylko dla uproszczenia mówię, ja nazywam te stworzenia trochę inaczej niż się nazywają w rzeczywistości. Megaterium. Nie, ty jesteś miś od dzisiaj, siema, chodź. Chodź za mną. I teraz tak. Jeżeli przejdę tego Enforcera, to będę już w domu. Ale on jest jakiś czerwony. Okej. Okay. Przechodzimy jak gdyby nigdy nic. Wiadomo, spacer z moim psem. Rutyna taka. O, to pieska wyprowadzam. Spoko, spoko, panie Enforcerze. Proszę się tym nie przejmować. Dobra. Kurde, jeszcze... Jeszcze kolejny jest tutaj. Dobra, pójdziemy... Pójdziemy tędy. Na razie zero problemów, ale powiem wam, że się tak stresuję, żeby go doprowadzić do domu. Do mojej bazy. Że nawet nie macie pojęcia. No i trzeba będzie na niego siodło zrobić. Coś pokombinować, ale chyba już się powinno udać. Bo nic nie widzę, żeby za mną szło. Także powinno być spoko. Zobaczymy w ogóle, czy tamte dinozaury, które zostawiłem, nadal są w domu. Czy może coś im się stało po drodze.
I już możecie ocenić ten film, bo za chwilę się żegnamy. I pamiętajcie, żeby wbić na Gierwa, gdzie z Corem Flotar możecie kupić właśnie taniej Arka oraz inne gry, bo co tydzień są różnego rodzaju promocje. Dobra, zjedzmy sobie tutaj. Om nom 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 nom. Ty. O, są te dinozaury. Myślałem, że się już zgubiły tak szybko. Chodź, Megaterium, poznam ciebie zresztą. A, zbyt mało energii, by pływać. No, czyli się udało. Oczywiście z odcinka na odcinek będziemy coraz dalej szli na jakieś wyprawy. Żebyśmy tylko nie tkwili w tym jednym miejscu. Postaram się może między odcinkami coś porobić. Może zbuduję nową bazę kompletnie, bo wiadomo, że ta baza, którą tutaj widzicie, jest taka tymczasowa. Ej, kolejny misio jest. Kurde, mógłbym do pary go dobrać. Ale to może kiedy indziej. Na razie dziękuję wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, pa pa.